Już ci wszystko powiem. Popatrz, będziemy dzisiaj zajmować się lutowaniem takiej podstawowej płytki odbiornika i nadajnika krótkofalowego, na której będą montowane takie układy. Widzisz? To są układy Pleseya, które były stosowane w lotach kosmicznych Apollo. Wiesz, co to były loty kosmiczne? To są wzmacniacze takie, wiesz? I wiesz, co to były loty kosmiczne Apollo? Gdzie lecieli? Na Marsa? Nie. Na Księżyc? Na Księżyc. Taka legenda jest, że ludzie byli na Księżycu. A byli na Księżycu, czy nie? Nie byli. Byli. Chyba byli. Chyba byli. Ale pierwszy był pies. Pierwszy był pies w kosmosie, Łajka, tak? A później byli ludzie na Księżycu, zgadza się? Nie, bo jeszcze były tam małpy. Małpy jeszcze były, zgadza się, potem. I to są takie układy, które były stosowane właśnie w programie Apollo, czyli w tym programie, w którym ludzie mieli wylądować na Księżycu. I teraz będziemy tutaj sprawdzać, czy taki układ działa, jak on działa i będziemy go montować. Będziemy to przyczepiać? Będziemy to tutaj lutować, wiesz, te układy do tego. No, zobacz, czy te nóżki tutaj pasują. Będzie to pasować? Jak się tam porozszerza, to będzie, tak? Tak, chyba tak. Chyba tak, tak będzie. Pokaż teraz tą płytkę do kamery, jaką będziemy lutować. Na tej płytce będziemy montować takie elementy. Jedne pamiętasz, kiedy żeśmy robili? Jedne nazywają się kondensatory. Tak? Nie pamiętam. A drugie nazywają się rezystory. To jest płytka Pleseya. Gdzieś zobacz, tutaj mamy schemat na kartce. I teraz schemat jest tak przygotowany, że tutaj są napisane wartości elementów, te, które masz na tym, widzisz? Tu na przykład, jeśli piszę 6R8, to znaczy, że to jest opornik sześcioohmowy. Natomiast to, co tu jest napisane C19, R10, R12, to są opisane na płytce. I teraz musimy znaleźć ze schematu wartość. Jest C19? To jest 68 napisane. Teraz musimy znaleźć taką wartość na schemacie i znaleźć ją na płytce. Jak znajdziemy, to dopiero możemy wziąć i go przylutować. Popatrz, jak będziemy lutować. Wyciągniemy z tej taśmy ten element, wiesz, i on będzie musiał być wlutowany jedną stroną tu, a jedną tutaj. I zrobimy tak. Ja go przytrzymam, a ty lutownicą go przylutujesz, dobrze? Jeszcze lutownica się nagrzewa w tej chwili. Musisz to robić? No, trzymaj lutownicę, tylko tutaj zatwórz, tu jest gorąca. No, teraz ja będę przytrzymywał ten rezystor na płytce. A już? No, a ty tam dotknij i lutuj. O, super, pójdź już. No i teraz zobaczymy, czy się przylutowało na tym. No, tu widzimy, że jest przylutowane. Okej, okay. To teraz ja przylutuję z drugiej strony i zrobimy tak, że wspólnie wlutujemy element, dobrze? Ja tu... A teraz ja mam to trzymać, tak? On się trzyma z drugiej strony, jest przylutowany.